Najwyższa Izba Kontroli od lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Cieszymy się, że także w ten sposób możemy wesprzeć służbę zdrowia. Wiemy przecież i przyglądamy się temu jako NIK, jak funkcjonuje opieka medyczna w Polsce. Niedawno przedstawialiśmy informacje o kolejkach do lekarzy specjalistów. Wkrótce poinformujemy opinię publiczną, jak wygląda dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Będziemy także przedstawiać informacje, jak funkcjonują szpitale kliniczne w Polsce. Sprawdzimy, jak komercjalizacja placówek medycznych wpływa na dostęp pacjentów do świadczeń. Będziemy dokładnie monitorować, jak działa w naszym kraju opieka medyczna dla osób w wieku podeszłym, dla naszych seniorów. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chcemy wesprzeć licytacją jubileuszowych monet Najwyższej Izby Kontroli oraz piórem prezesa NIK-u. Mam nadzieję, że tym piórem ten, kto tą licytację zwycięży, będzie podpisywał same dobre decyzje z nim związane. Ja tym piórem podpisywałem najważniejsze raporty NIK-u, które przedstawialiśmy Państwu. Szczegóły licytacji na stronie www.nik.gov.pl. Zapraszam do licytacji. Zapraszam do wspierania pięknej inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.